Cześć, to jest Ania Sikorska. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać, jak przygotować naklejki, etykiety, jak to pozwolę, do druku pod wycinanie plotterowe. Tutaj można to zrobić na dwa sposoby, w zależności od tego, jak to wymagane na drukarnia, które masz zamiar to zrobić. U nas na przykład, na naszej maszynie, to my zawsze potrzebujemy to w taki sposób, że linię cięcia potrzebujemy na oddzielnej warstwie, ale w tym samym pliku. Natomiast drugi sposób pokażę Ci za chwilę. Mam tutaj przykładową naklejkę, jest na czerwonym i potrzebuję do niej zrobić linię cięcia. I oczywiście dorobić spadek, bo chciałabym, żeby naklejka miała 50x50 mm, tak jak tutaj jest pokazane. W związku z powyższym muszę dorobić jej spad po 2 mm z każdej strony, więc muszę to po prostu zwiększyć i wpisać inną wartość. Ok, to jest moje koło wyłączone. O, spad. Teraz potrzebuję dodać linię cięcia, czyli musi to być koło mniejsze właśnie o ten spad, czyli wymiar naklejki taki, jaki chcemy otrzymać. Czyli możemy to zrobić tak, że wybieramy sobie koło, klikamy tutaj, wpisujemy, że ma być 50x50. OK, zaznaczamy tutaj to, zmienimy sobie, bo ja potrzebuję kontur. Tu nie, żadnego dopełnienia nie robimy w liniach cięcia, robimy wyłącznie kontur. Kolor to jest uzależniony od specyfikacji danej drukarni, u nas jest czarny. Zmniejszam jego grubość minimalną, która będzie dostępna w programie. Następnie nakładam linię cięcia na tło. OK. Czyli teraz już mam. Po czarnej linii plotter będzie miał swoją naklejkę i obok widać kawałek spadu. Spad jest oczywiście niezbędny, ponieważ czasami zdarzają się przesunięcia w cięciu. Sobie jak jest przesunięcie, no to będzie cały czas czerwone tło gdzieś tam po boku, a gdyby nie było tego spadu i byłoby przesunięcie, to na przykład byłoby widać kawałek białej folii, co by było mniej estetycznie, a przede wszystkim widoczne. Teraz trzeba to przenieść na drugą warstwę. Tak widzimy sobie tę warstwę, tworzymy drugą warstwę. Tak u nas się to robi. My zawsze opisujemy tą warstwę jako cięcie, linię cięcia. Następnie wycinamy tą linię cięcia, bo nie może być. Dolna warstwa będzie druk, czyli maszyna drukuje to, co jest na dolnej warstwie, a będzie nacinała to, co jest w tej warstwie o nazwie cięcie. I tutaj wklejamy dokładnie to samo miejsce linię cięcia. To musi się pokrywać, to musi być identyczne, no bo jakby plotter natnie według dokładnie tej linii. Jak ją gdzieś przesuniesz, to przywołam po prostu natnie. To jest sposób, który funkcjonuje u nas na naszej maszynie. W jego formatu będzie drukujemy naklejki i etykiety. Natomiast są też firmy, które wolą, jak to jest zapisane w dwóch oddzielnych plikach. Czyli zapisujesz wtedy jeden plik o nazwie druk i tam ustawiasz wyłącznie naklejki, które mają być nadrukowane. Nie umieszczasz tam żadnych linii cięcia, bo jeżeli umieścisz, to one też będą nadrukowane. Potem dodatkowo najlepiej zrobić to tak, że masz tutaj plik z cięciem i wtedy wszystkie całość przekopiujesz na kolejną stronę lub do kolejnego pliku, dokładnie w jedną kopię wklejasz, usuwasz druk, zostawiasz linię cięcia i zapisujesz tę samą linię cięcia. Natomiast pamiętaj, że jeżeli coś podobnego robisz, w ten sam sposób robisz druk, to linię cięcia musisz koniecznie usunąć. To jest bardzo ważne. Także mamy tutaj dwie warstwy u nas i możemy to sprawdzić poprzez wyłączenie jednej warstwy, linii cięcia nie ma, lub wyłączenie drugiej warstwy, mamy linię cięcia. Jeżeli chodzi o pasery, to u nas my sami dorabiamy pasery, tak samo sami mnożymy naklejki na arkuszu, więc nie musisz się jakby w naszej firmie martwić w innych firmach. Prawdopodobnie jest różnie z układaniem, jeżeli masz jakiś tam swój wymóg i chcesz w jakiś sposób to ułożyć w konkretnej kolejności, no to możesz to zrobić samodzielnie, ale linie cięcia muszą być przygotowane właśnie w jakiś sposób. Więc zanim zaczniesz przygotowywać te linie cięcia, upewnij się, jakie wymagania ma drukarnia, które chcesz wydrukować i po prostu zrób tak, jak tam potrzebują, żeby przedłużyć sobie lub skrócić sobie czas realizacji. Dzięki bardzo za uwagę i zapraszam Cię serdecznie na mojego bloga, platforma grafiki.pl. Do usłyszenia, pa!